Cmentarz Lyczakowski, jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Europie. Doczekał się w swojej ponad 200-letniej historii wielu strzelistych metafor. Nazywano go Muzeum pod Gołym Niebem. Mówiono o nim, że to lwowski Père Lachaise. Tylu tu bowiem spoczywa ludzi, u których powiada historyk, że za życia przekroczyli próg przeciętności. Jak całe miasto Lwów, które jest jednym wielkim bukietem splecionym z wielu naraz narodowości, kultur, religii i obyczajów, tak zaświadcza o tym samym ten właśnie cmentarz tysiącami napisów na swych nagrobkach. Wędrując po alejkach tego cmentarza, uczyć się można historii. Nas oprowadzać będzie profesor Stanisław Nicieja. Jedną z osobliwości tego cmentarza jest jego niezwykłe położenie, wręcz bajkowe. Położony jest na wzgórzach Łyczakowskich, pełnych podejść, uskoków, pagórków. I ogrodnik uniwersytecki, Karol Bauer, który był dyrektorem Ogrodu Botanicznego na Uniwersytecie, wykorzystał właśnie tą bajkową scenerię. Wytyczył alejki i drożyny cmentarne, tak jak się układały wzgórza, nieco kapryśnie. One idą za kolami, skręcają i całą tą piękną architekturę położenia obramował niezwykłą roślinnością. Cyprysami krymskimi, sosnami kanadyjskimi, świerkami syberyjskimi i polskimi kasztanowcami, bukami, dębami, brzozami, strzelistymi tujami. I to stworzyło tą atmosferę, o której poeta powiedział, że sama przyroda ułożyła się tutaj na kształt mogilnika. Przy głównych alejach i dwóch rondach, które są centralnymi placami tej nekropolii, sytuowano kaplice rodowe znanych lwowskich rodów zasłużonych dla kraju i dla regionu. Tutaj są między innymi kaplice Krzeczunowiczów. Wielki ród, do dzisiaj znany, bo Andrzej Krzeczunowicz był ostatnim ambasadorem polskim w Brukseli, Suchodolskich, tam w tle Baczewskich, słynna fabryka wódek i likierów, znana w całej Europie. Tu jest też kaplica Gołąbów, gdzie wielki murarz Lwowa, budowniczy, podobno stał się protoplastą słynnej sztuki zapolskiej, Moralność Pani Dulskiej, bo był podobno protoplastą Felicjana. Te wszystkie kaplice, swoiste małe kościółki, jest ich tutaj w sumie 23, są budowane w różnych stylach. Neogotyckim, barokowym, eklektycznym, klasycystycznym. Są zwieńczone kopułami, strzelistymi stożkami. Cała uroda architektury odbija się w tych małych kościółkach, kapliczkach z Łyczakowa. Lwów był miastem bogatym, kupieckim i bogactwo tego miasta odbijało się też na cmentarzu. Dla potrzeb tego cmentarza pracowali wybitni rzeźbiarze różnych narodowości. Niemcy, Austriacy, Polacy, Włosi. Tu są między innymi twory talentu Hartmana Witwera, Johanna i Leopolda Schimserów, Paula Eutel, Parysa Filipi, Leonarda Marconiego, Antoniego Kurzawy, Juliana Markowskiego, Piotra Kozakiewicza, Luny Drexlerówny. I cała plejada tych wielkich, wybitnych artystów wzbogaciła tą nekropolię o twory niezwykłego talentu. Jest to swoiste muzeum na wolnym powietrzu, muzeum sztuki nagrobnej, sepulkralnej, nekropolnej. I w tych pomnikach odbija się cała XIX-wieczna symbolika mitologiczna i chrześcijańska. Między innymi jesteśmy tutaj przy pomniku Johanna Schimsera o bardzo ciekawej symbolice, bo przedstawia boginię nocy, która zastąpiła drogę mieszce i próbuje jej zdjąć z głowy gwieździstą koronę. W tym wypadku jest to symbol życia.
Jeżeli bogini nocy uda się zdjąć koronę, kobieta umrze. Jeżeli nie, bo kobieta przytrzymuje ręką i broni się przed tym, będzie żyła. Z boku przygląda się temu zaziemski stworek. Patrz na tą walkę o życie. Jeżeli kobieta obroni swoje życie, otrzyma w nagrodzie ten laur. Opis choroby, walki z chorobą. Bardzo piękny motyw. Drzwi śmierci, zaczerpnięty z twórczości Antonio Canovy, przedstawia dwa lwy, które strzegą spokoju zmarłego. Jeden lew obserwuje przedpole, aby nikt niepożądany nie wtargnął na teren tego grobowca. Drugi w tym czasie odpoczywa. Kiedy pierwszy lew się zmęczy, drugi go zastąpi. Ta symbolika często występuje na Łyczakowie i pokazuje oryginalność artystów lwowskich, którzy w ten sposób poetycko mówili o potrzebie spokoju tych, którzy tu spoczywają. Najstarszy pomnik Hartmana Witwera przedstawia hrabinę Marię Skalinowskich-Ponińską, wojewodzinę poznańską. Przedstawia ten pomnik Matkę Boską, wyrzeźbioną z wdziękiem cechującym rokoko. Statua Matki Boskiej stoi na dużych rozmiarów okrągłym głazie w kształcie kuli ziemskiej. Postać depcze stopami węża, symbol podstępu i zła. Grób Grabińskiego z pięknym motywem anioła śpiącego z głuchą trąbą. Dzień sądu ostatecznego obudzi się i zagra na trąbie, aby wszystkich tu spoczywających na tej nekropolii również obudzić, by udali się na sąd ostateczny. Oprócz kaplic na cmentarzu łyczakowskim są też edykuły, które są czymś pośrednim między klasycznym małym pomnikiem a kaplicą. To jest jedna z największych baronów Hejdlów, znanych szczególnie w Galicji jako hodowcy koni. Mieli duże stadliny koni i konie z ich stadliny były znane w całej Europie. Najstarsze nagrobki, empirowe popielnice, które gdyby symbolizują, że tu w tych popielnicach przechowywane są prochy zmarłych. Ta łyczakowska ziemia łączy starą i nową historię, bo ten stary cmentarz przygarnął, przytulił jakby matczynym gestem legendarne lwowskie orlęta, dzieci lwowskiej ulicy. Napis na łuku triumfalnym: Mortui sunt ut liberi vivamus. Umarli, abyśmy wolni żyli. Kto umarł? Dlaczego? Ten cmentarz jest zapisem tej historii. Spoczywa tu 3,5 tysiąca poległych w bojach o Lwów. Ukraińcy za przyzwoleniem Austriaków postanowili dokonać zamachu stanu. W nocy z 31 października na 1 listopada zajęli miasto. Zajęli ratusz, gmach sejmowy, dworzec, pocztę i inne obiekty. Konsternacja, co czynić? Młodzież zaczęła się zbierać, grupować. Postanowiono: walczymy. Bronimy swego miasta o tak wielkiej tradycji, o tak ważnym znaczeniu w kulturze polskiej. Bronimy swoich gimnazjów,
swoich liceów, swojej politechniki, swojego uniwersytetu. Jedna z polskich placówek obronnych mieściła się w dyrekcji kolei przy ulicy Zygmuntowskiej, zajęta z 5 na 6 listopada przez oddział porucznika Rogosińskiego i porucznika Sochackiego. Odparli 16 ataków. Centrum dowodzenia mieściło się w akademiku Uniwersytetu Lwowskiego, tak zwanym Łozińcu, na rogu ulicy Łozińskiego i Senatorskiej. Tam spotykali się komendant obrony Lwowa, brygadier Czesław Mączyński, jego zastępca, kapitan Stanisław Nilski-Łapiński i komendant Lwowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej Ludwik Delewo. Porucznik Roman Abraham, jeden z najbardziej zasłużonych obrońców Lwowa, zdobył dom inwalidów, potem browar akcyjny i ulicę Kulparkowską. I nie na darmo pisał Henryk Zbierzchowski o tych walkach. Biliście się jak diabli. Każdy z nas to pamięta. Na ostrzu waszej szabli krew była niezaschnięta. Po zakończeniu walk o miasto w całym mieście, na skwerach, na placykach były liczne cmentarzyki, bo walczących chowano w miejscu, gdzie polegli. Stąd władze miejskie zdecydowały, że należy urządzić specjalną kwaterę, skąd przeniesie się zwłoki tych pogrzebanych w mieście i urządzi cmentarz w godnym miejscu. Rozpisano konkurs. Niespodziewanie w tym konkursie zwycięzcą okazał się student 2 roku Politechniki Lwowskiej Rudolf Imbruch, który zaskoczył wszystkich pomysłem rozwiązania. Wykorzystał zbocze i uderzył pełną monotonię cmentarzy wojskowych. Mianowicie cmentarze wojskowe są na płaskich przestrzeniach, a tutaj to zbocze spowodowało, że jest wiele tarasów, podejść, schodów. To się ładnie wszystko komponuje, alejki idą w dół łukowo, a przy tym znakomite rozwiązanie samego wejścia. Łuk triumfalny z pylonami, z kolumnadą, w tle katakumby i bardzo okazała piękna architektonicznie kaplica Orląt. Po wojnie nastąpił proces dewastacji i profanacji tego pięknego cmentarza. Przybywał on systematycznie i powoli. Początkowo zniszczono pomniki lotników amerykańskich, pierchurów francuskich i polskiej generalicji, generała Rozwadowskiego i Waszkiewicza. Następnie na ten cmentarz wjechały czołgi i ostrzelały pylony, zniszczyły mogiły, gąsienicami czołgów rozgniotły te krzyże i zrobiono tutaj wielkie wysypisko śmieci. Przez długie lata to świadectwo profanacji straszyło swym upiornym widokiem. Dopiero pod koniec lat 80. staraniem pozostałych we Lwowie Polaków i rozsianych po świecie dawnych mieszkańców Lwiego Grodu przystąpiono do odbudowy. Wysiłek pracowników Energopolu i setek tysięcy bezimiennych ochotników objęty został w końcu patronatem Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. I dziś znów, jak przed laty, podniesiony z ruin cmentarz Orląt zaświadcza o historii tego niezwykłego miasta. Przy głównych alejach, drożynach cmentarnych i rondach sytuowano pomniki wielce zasłużone dla narodu Polaków. I tu odbywała się swoista lekcja poglądowa historii. Młodzież poznawała historię swojego narodu. Miała bezpośredni kontakt z tą historią. Ona się materializowała. Przywołano duchy wielkich przodków. Tutaj ta historia nabierała pięknego kształtu, bardzo atrakcyjnego.
najczęściej odwiedzana polska mogiła. Tu zawsze można spotkać kwiaty i to w dużych ilościach, które ciągle trzeba wywozić. To jest mogiła Marii Konopnickiej. Konopnicka spędziła we Lwowie ostatnie lata swego życia, gdzie przeniosła się ze swego dworku w Żarnowcu i zamieszkała u swojej przyjaciółki, wybitnej malarki Marii Dulębianki. Tu spoczęła na Łyczakowie pod pięknym pomnikiem, który zdobi rzeźba Luny Drexlerówny. Kiedy zmarła, odbył się jeden z największych pogrzebów we Lwowie. Przyszło 50 tysięcy mieszkańców. Całe miasto było w kirach. Był to czas szczególny. Zbliżała się II wojna światowa, w której Polacy modlili się słowami wieszcza o wojnę powszechną, prosimy Cię, Panie. Wówczas niezwykle popularna była jej pieśń Rota, śpiewana na wszystkich uroczystościach, na wszystkich manifestacjach patriotycznych. Dzięki głównie Rocie Konopnicka była znana powszechnie w całym kraju, a we Lwowie szczególnie kochana. Tu zawsze można spotkać kwiaty, tu zawsze można spotkać wycieczki z Polski. Władysław Bełza, poeta, publicysta, sekretarz Ossolineum, wspólnie z Józefem Ignacym Kraszewskim był założycielem Macierzy Polskiej, ale powszechnie znany stał się dzięki jednemu wierszowi. Jest to katechizm dziecka polskiego. Zaczyna się od słów. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Ten wiersz był deklamowany na wszystkich patriotycznych uroczystościach. Wszedł do polskiej legendy literackiej. Zniszczony grobowiec Władysława Łozińskiego, jednego z najbardziej zasłużonych polskich pisarzy, dziennikarzy, jeden z najbogatszych ludzi Lwowa, który zostawił w tym mieście wspaniałą galerię obrazów. Kupywał dzieła Caravaggia, Malczewskiego, Grodgera. Kiedyś konkurował z Sienkiewiczem. Jego książki mówiące o obyczajach szlachty polskiej i magnaterii pod tym prawem i lewem były bestsellerami. Dziś zapomniany. W sercu miasta jest jego kamienica, w której jest galeria obrazów, którą odwiedzają codziennie setki mieszkańców tego miasta, Polski i Ukrainy. Łozińscy byli bardzo słynną lwowską rodziną, a brat Walery to wielki powieściopisarz tamtej epoki, autor Zaklętego Dworu, Skarbu Wataszki, który zginął w pojedynku pod Cytadelą, po wielkim dramacie miłosnym, pojedynku o kobietę. Tu, na stokach Cytadeli Lwowskiej, w pobliżu budynku Ossolineum, doszło do dramatycznego, tragicznego w skutkach pojedynku między pisarzami Augustem Cieszkowskim i Walerym Łozińskim. Tu literatura polska straciła jeden z największych swych talentów. Oto Łozińskiemu przypomniano karierę Aleksandra Dima i Henryka Sienkiewicza.
Seweryn Goszczyński, wybitny polski poeta romantyczny, uważany za piątego wieszcza, autor Zamku Kaniowskiego, a równocześnie polityk i publicysta, uczestnik słynnego zamachu na Belweder, od którego zaczęło się powstanie listopadowe w 1830 roku. Równocześnie głosiciel, że Polska Rzeczpospolita powinna być trojga narodów. Stąd na jednym z kartuszy, tutaj są herby trzech narodów. Polski orzeł, Litwy pogoń i Archanioł Gabriel, herb Rusi. Naprzeciwko grobów Konoplickiej, Banacha, wielkiego aktora Romana Żelazowskiego znajduje się grobowiec Zygmunta Gorleckiego, jednego z najwybitniejszych polskich architektów, którego projekty realizowane były w całej Europie. Niewiele brakowało, ale do jego pomysłu byłby budowany Reichstag w Berlinie. W ogólnoeuropejskim konkursie jego projekt zajął drugie miejsce. Ale najważniejsza budowla, jaką wzniósł Gorgolewski Polski w Polsce, to był Teatr Wielki w Lwowie. Teatr budowany był na początku XX wieku, w latach 1901-1904. Budowany był ze składek społeczeństwa lwowskiego, które chciało mieć w swoim mieście piękny teatr. Budowano go na magnistym terenie, w miejscu, gdzie przepływała rzeka Pełtew. I zdarzył się dramat. W momencie, kiedy kończono budowę tego teatru, lewa strona zaczęła osiadać. Wówczas prasa lwowska w gwałtowny sposób zaatakowała projektanta Zygmunta Gorleckiego, że źle wymierzył, źle obliczył, w złym miejscu zaprojektował, że zamiast pięknej budowli w centrum miasta będzie stała zabytkowa ruina. Zygmunt Gorgolewski straszliwie przejął się tymi atakami prasowymi, bo były zjadliwe. Zmarł. Kilka miesięcy po tym dramacie śmierci Gorgolewskiego zmarł jego ojciec, Karol Gorgolewski, który przejmował się również dramatem swego syna. I z jakichś niewyjaśnionych powodów po śmierci Gorgolewskich teatr przestał osiadać. Do dzisiaj stoi. 100 lat stoi w tym miejscu, nic mu nie zagraża. Jego budowla jest jedną z najpiękniejszych budowli teatrów w Europie. Przy jednej z głównych alei znajduje się sarkofag Gabrieli Zapolskiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. We Lwowie mieszkała w willi Skis, od tytułu jej jednego z dramatów. We Lwowie spędziła też tragiczny okres I wojny światowej. Mieszkała wówczas w Skizie, a później przy ulicy Gołąba. Tu przeżyła też wojnę polsko-ukraińską. Przed śmiercią okradł ją medyk szarlatan. Cierpiała bowiem na oczy. Musiała żyć w półmroku, w zaciemnieniu. Zmarła w grudniu 1921 roku. Pogrzeb jej był wielką manifestacją. Podobnie jak pogrzeb Konopnickiej. Przyszło tutaj kilkanaście tysięcy osób, aby ją pożegnać. Była zła pogoda, padał deszcz. Mówiono, że Lwów zapłakał nad tym pięknym, tragicznym i dramatycznym życiem. Na sarkofagu umieszczono wszystkie tytuły jej powieści i dzieł dramatycznych. Jedna z najbardziej znanych mogił cmentarza Łyczakowskiego,
grób Artura Grodgera. Grodger całe swoje życie był związany ze Lwowem. Tu malował swoje głośne cykle malarskie. Polonia, Wieczory zimowe, Warszawa, Wojna. Tu też poznał muzę swej twórczości, Wandę Monet, która była jego narzeczoną. Zmarł w bardzo młodym wieku, 30 lat, w Pirenejach. I Wanda Monet sprowadziła jego zwłoki z Hiszpanii i kazała tutaj pochować. Poprosiła swojego przyjaciela Parysa Filipi, żeby wyrzeźbił jej postać w formie płaczki. I właśnie ta płaczka to jest portret Wandy Monet. Ona osobiście wymodelowała medalion Grodgera, który jest tutaj na klęczniku. I według jej pomysłu ta symbolika, lira z przerwanymi strunami jako symbol przedwcześnie przerwanego talentu i paleta malarska złamana na pół. Obok umieszczono księgę, na której zapisano wszystkie cykle malarskie Grodgera. To Grodger zaprogramował naszą wyobraźnię. Gdy myślimy o powstaniu styczniowym, myślimy obrazami Grodgera. Przy głównych alejach, drożynach i rondach sytuowano pomniki wielce zasłużonych dla historii Polski Polaków, polityków, uczonych, artystów, malarzy, wielkich gospodarzy tego miasta. Sytuowano pomniki bardzo ważnych postaci. I często na tym cmentarzu, który stał się z czasem panteonem narodowej chwały, odbywała się to lekcja poglądowa historii. Ojciec przychodził ze swoją rodziną i opowiadał biografie zasłużonych dla narodu przedstawicieli. Malarzy, pisarzy, polityków. Stąd przy tych wszystkich głównych alejach są najbardziej okazałe pomniki, najciekawsze artystycznie i najwartościowsze od strony biograficznej ludzi tu pochowanych. To Stanisław Szczepanowski. Twórca polskiego przemysłu naftowego. To on odkrył wielkie złoża naftowe w Słobodzie Rungusskiej pod Kołomyją, w Borysławiu, a później w okolicach Krosna i Jasna. On stworzył polski przemysł naftowy i wykorzystał znakomity wynalazek Ignacego Łukasiewicza, lampę naftową, która w ogóle zmieniła sposób oświetlenia mieszkań w Europie. Był człowiekiem bardzo bogatym, ale u schyłku życia przeżył tragedię. Zainwestował bardzo mocno w nowe złoża. Prace wiertnicze przeciągały się, nie dawały rezultatów. Sprzedał swoją kopalnię 3 dni przed tym, kiedy natrafiono na ogromne złoża. Przeżył to w dramatyczny sposób. W wieku 54 lat doznał zawału serca i zmarł. Na cmentarzu Łyczakowskim po jego śmierci przyjaciele wznieśli mu okazały pomnik. Przywieziono z Karpat skały i z tych skał zbudowano piramidę. W środku umieszczono bardzo wierne popiersie Stanisława Szczepanowskiego od Łuta Kuźniewicza, a na szczycie piramidy umieszczono potężnego orła, który wbił szpony w skałę i spogląda na tą piękną, tragiczną postać
twórcy polskiego przemysłu naftowego. Stefan Banach, światowej sławy polski matematyk. Genialny uczony, w wieku 20 lat docent uniwersytetu, w wieku 24 profesor. Twórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej, współpracownik Hugona Steinhausa, Wacława Sierpińskiego, Kazimiera Kuratowskiego, Włodzimierza Stożka, Stanisława Ulama, współtwórcy bomby wodorowej. Zmarł we Lwowie w czasie wojny i został pochowany w grobowcu bardzo znanej, zacnej rodziny lwowskiej kupców Ridlów, którzy mieli w mieście sklepy kolonialne, hurtownie i składy herbat. Przypadek sprawił, że w momencie, gdy kręcimy sekwencję tego filmu, z Gdańska przybył potomek rodziny Ridlów, profesor Tadeusz Ridl, był rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Panie profesorze, jak to się stało, że Stefan Banach został pochowany w grobowcu rodzinnym pana rodziny? To jest łatwe do wytłumaczenia. Uczony ten przyjaźnił się z moim ojcem, a kiedy w czasie wojny znalazł się w trudnych warunkach mieszkaniowych, ojciec zaproponował mu, aby wraz z żoną sprowadził się do naszej willi przy ulicy Dwernickiego 12. Tam też Stefan Banach zmarł 31 sierpnia 1945 roku. Nic więc dziwnego, że pochowany został w naszym grobowcu. Czy pan pamięta pogrzeb Stefana Banacha? Znakomicie pamiętam, dlatego że ja brałem udział w tym pogrzebie. Kondukt pogrzebowy wyruszył sprzed naszej willi, skierował się w stronę starego gmachu Uniwersytetu przy ulicy Świętego Mikołaja i stamtąd na cmentarz Łyczakowski. Pomnik wybitnego historyka Karola Szajnochy, który w tamtych czasach był tak znany jak w naszej epoce twórczość Pawła Jasienicy, uchodzi za jedno z najpiękniejszych dzieł Parysa Filipiego. W obrycie geometrycznym nagrobek ten przypomina piramidę, na której usiadł wielki orzeł z rozchylonymi skrzydłami. Pod nim w głębokiej niszy znajduje się wykute z marmuru przez Filipiego białe popiersie Szajnochy, w którym podobieństwo rysów zostało uchwycone w sposób doskonały. Pokazuje też dramat Szajnochy, bo on był ociemniały, na starość stracił wzrok. Pod popiersiem, po bokach pomnika, siedzą dwie naturalnych rozmiarów postacie kobiece. Pierwsza to muza Klio, muza historii, bo Szajnocha był historykiem. Druga postać to Melpomena, bo Szajnocha pisał również sztuki teatralne, czyli muza teatru, muza tragedii. Szajnocha był autorem 6 sztuk, które dzisiaj są zapomniane, nieprzypominane. Profesor Oswald Balcer, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, prawnik, historyk, publicysta, autor znakomitej książki Genealogia Piastów, wielki polemista z laureatem Nagrody Nobla Todorem Mommsenem. Ale do historii legendarnej wszedł jako obrońca morskiego oka. To się może dzisiaj dziwne wydawać, że Polacy musieli toczyć spór o to, do kogo należy morskie oko. Toczyli ten spór z Węgrami. Spór był bardzo zaciekły i długotrwały. Główny proces odbył się w Gracu i Oswald Walzer dzięki swej finezyjnej mowie i przygotowaniu erudycyjnemu udowodnił, że morskie oko powinno należeć do państwa polskiego,
a nie do państwa węgierskiego, jak to wykazywały dokumenty, którymi posługiwali się Węgrzy. Zaniedbanej części cmentarza pokażę wam coś bardzo interesującego. Tutaj spoczywa Wojciech Kętrzyński, wybitny historyk, przez 31 lat dyrektor lwowskiego Ossolineum, który zgromadził tu ogromne zbiory. O, proszę pana, co, tu dobry, ktoś jest. Witam was. Co pan tu robi? Kazimierz Dąbrowski z Lwowa. No, jestem przewodnikiem w Lwowie. Lwowiec z urodzenia. Proszę państwa, to jest wielki człowiek, który dokazał Niemcom, że Mazury i Warmia są polskie, były polskie. Ale, moi drodzy, Niemcy przyszli w 1941 roku i wysadzili ten pomnik. I 20 lat nikt nie pamiętał o nim. Zapomnieli znowu. Ale my, rodacy i polski, pamiętali. Miasto Kętrzyn jest, ale ludzie nie wiedzą, że tu Kętrzyński leży. Ten, który walczył o Warmię i Mazury. Grobowiec bardzo znanej rodziny lwowskiej Abrahamów. Tu spoczywa między innymi profesor Władysław Abraham, wybitny polski mediewista, autor wieloksiągu o dziejach Kościoła katolickiego w Polsce. I jest tu również tablica poświęcona jemu, jego wielkiego synowi, Romanowi Abrahamowi, obrońcy Lwowa, uczestnikowi walk o Lwów. Tak się zdarza, że w pobliżu tego miejsca, gdzie jest grób Abrahamów, znajduje się pomnik legendarnej postaci z Lwowa, Jurka Biczana. To właśnie w tym miejscu Jurek Biczan w ataku na pobliskie koszary Fernanda padł od kuli. W tym miejscu jest symboliczny pomnik. Jego prochy są przeniesione do katakumb. Jeden z najwybitniejszych polskich architektów, Julian Oktawian Zachariewicz. XIX-wieczny Lwów z jego architekturą zawdzięcza mu najwięcej. Wszystkie główne gmachy są z jego pracowni. Gmach Politechniki Lwowskiej, gdzie był profesorem i rektorem. W westybulu znajduje się jego wspaniałe popiersie z brązu. Zachariewicz to papież lwowskich architektów. Co dzień dziesiątki takich wycieczek blądzi po alejkach Łyczakowskiego cmentarza. Nasz film jest też jedną z takich wycieczek, która poucza o historii tego niezwykłego miasta, jakim jest Lwów. Fenomen Lwowa polega na tym, że było to miasto wielu kultur, wielu narodów, wielu nacji,
wielu języków, wielu religii. Tutaj mieszkali obok siebie Polacy, Rusini, Niemcy, Austriacy, Słowacy, Węgrzy. W tym mieście mieściły się trzy metropolie katolickie: obrządku rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i ormiańskokatolickiego. Iwan Franko należy do najwybitniejszych postaci ukraińskiej kultury drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Pisarz, tłumacz, poliglota, bo znał aż 14 języków, uczony, wydawca, działacz społeczny, polityczny, był człowiekiem o encyklopedycznej wiedzy i tytanicznej pracowitości. Zostawił ogromną ilość utworów. Współpracował z wieloma polskimi czasopismami. Prowadził między innymi badania z historii literatury polskiej. Iwan Franko przyjaźnił się z Polakami, z Ignacym Daszyńskim, z Elicą Orzeszkową, a zwłaszcza z Bolesławem Wysłouchem, redaktorem naczelnym Kuria Lwowskiego. I w tym piśmie, w piśmie Wysłoucha, opublikował setki artykułów po polsku. Połowa jego powieści została napisana po polsku. Iwan Franko był później docentem na Uniwersytecie Lwowskim i obecnie dawny polski uniwersytet we Lwowie nosi właśnie jego imię. A przed gmachem uniwersytetu stoi ogromny pomnik Iwana Franko. Stanisław Ludkiewicz, wybitny ukraiński kompozytor, muzykolog, folklorysta, pedagog, urodził się w Jarosławiu. Żył ponad 100 lat. Stanisław Ludkiewicz uchodzi za twórcę ukraińskiego stylu narodowego w muzyce. Początkowo był samoukiem. Najbardziej znane utwory Stanisława Ludkiewicza to Kaukaz, symfonia według poematu Szewczenki. Inny bardzo znany to jest Testament. Jego utwory wystawiano w najbardziej renomowanych scenach europejskich. W Carmendia Hall, w Jelanie, na scenach Wiednia i Paryża. Iwan Truszcz, wybitny ukraiński impresjonista, mistrz portretu, portretu psycho i pejzażu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w klasie Wyczółkowskiego i Stanisławskiego. Potem w Wiedniu, Monachium. Był niezwykle płodny. Namalował ponad 6000 obrazów. Najbardziej znane jego obrazy to Zachód słońca w lesie, Samotna sosna. Wiele jest również obrazów z Husulszczyzny. Dziś piękny pomnik Iwana Truszcza stoi na jednym ze skwerów współczesnego Lwowa. Miejsce spoczynku wybitnego ukraińskiego malarza Oleksy Nowakowskiego, przyjaciela Sichulskiego, którego muzeum znajduje się w pięknej willi Jana Styki, z którym się również przyjaźnił. Kształcił się w Odessie, a później za sprawą polskiej rodziny Brzozowskich studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, u świetnych mistrzów, u Matejki, Wyczółkowskiego, Fałata. Ukończył krakowską ASP ze złotym medalem. I osiadł, co ciekawe, we wsi Mogiła, czyli w dzisiejszej Nowej Hucie. Ożenił się z Polką, Anną Palmowską. Przyjaźnił się z hrabią Szeptyckim i na jego zaproszenie w 1913 roku przyjeżdża do Lwowa w celu
utworzenia Akademii Sztuk Pięknych. Najsłynniejsza ukraińska śpiewaczka operowa to Salomea Kuszelnicka, która w świecie muzyki w końcu XIX i na początku XX wieku była symbolem niedoścignionej doskonałości. Jej niezrównanej piękności liryczno-dramatyczny sopran o zakresie prawie 3 oktaw był wyjątkowym fenomenem w historii opery. Śpiewała na najsłynniejszych scenach operowych. Nazywano ją niezapomnianą Aidą, jedyną na świecie Giocondą, idealną Brunhildą, świetną Madame Butterfly. Słynni kompozytorzy, jak Giacomo Puccini czy Richard Strauss, wyrażali jej wdzięczność za wspaniałe wykonania głównych partii w swoich operach. Kuszelnicka dziś w Lwowie ma swoją ulicę, dawną ulicę Kraszewskiego. Ma tu swoje muzeum, a na cmentarzu Łyczakowskim bardzo oryginalny pomnik dłuta Teodozji Brysz, przedstawiający młodego Orfeusza, grającego na harfie. Tu spoczywają arcybiskupi obrządku ormiańsko-katolickiego Samuel Cyril Stefanowicz i Isak Isakowicz. Świetny kaznodzieja, słynący z klasomóstwa. Jego kazania przeszły do historii polskiej sztuki oratorskiej. Zachowało się 5 tomów jego kazań, które do dzisiaj tchną świeżością i oryginalnością. Są zapisane w polskiej historiografii jako szczyt kunsztu klasomówczego. No to jeszcze jeden wybitny lwowski ormianin, Józef Torosiewicz, twórca ochronek dla dzieci, licznych sierocińców, a jednocześnie bajkopisarz. I to jest bardzo bajkowy pomnik. Dwie bosonogie sierotki przybiegły do swego dobroczyńcy, aby posłuchać jego opowieści. Tu spoczywa Hans Hauer, austriacki gubernator Galicji, który przyjechał do Lwowa, aby to miasto germanizować. Ale ten zamiar się nie powiódł, bo jego potomkowie spolszczyli się. Wielu Niemców, którzy w tym mieście osiedli, stało się później gorącymi polskimi patriotami. Żeby nie tylko Józefa Mausa, wybitnego historyka, i Wilhelma Reitenheima, który był później przyjacielem Słowackiego, opiekował się chorym słowackim w Paryżu i napisał pierwszą książkę o Słowackim. On, z pochodzenia Niemiec, stał się gorącym polskim patriotą, a nawet wziął udział w powstaniu listopadowym. W tej wielonarodowej mozaice Lwowa nie brakuje Węgrów. Oto Marion Ilku, wybitny węgierski grafik, profesor Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który zakochał się w tym mieście i tu stał się postacią bardzo znaną i charakterystyczną. Tutaj przewodniczył Towarzystwu Krzewienia Kultury Węgierskiej. To piękne powiedzenie: Polak, Węgiel, dwa bratanki. Tutaj znajduje jeszcze jeden piękny dowód i potwierdzenie.
bukiecie narodowości, które zamieszkiwały we Lwowie, nie brakowało Czechów. Oto jeden z nich, profesor Emanuel Machek, światowej sławy polski okulista. On był między innymi nauczycielem profesora Krwawicza. Tu, na tym grobowcu, piękna sentencja. Przywracałeś światło oczom ludzi na ziemi. Niech ci światłość jesuista świeci w niebie. Tu był jeszcze piękny medalion przedstawiający twarz Macheka. Ta sama sentencja, którą zacytowałem, znajduje się na grobie Krwawicza na cmentarzu w Kazimierzu. Machek to twórca polskiej szkoły okulistycznej. Jeden z setek, a może tysięcy prostych łyczakowskich pomników. I na nim napis. Kilkanaście linijek. Ale cóż można tu wyinterpretować? Petro Łewicki, pisany cyrylicą, CK profesor gimnazjum drugiego we Lwowie. Ale niżej jego żona Matylda Lewicka, napisana już łacińskim alfabetem. Okazuje się, że w tym mieście mogli żyć w symbiozie, tworzyć małżeństwa, przyjaźnie Polacy i Ukraińcy. On był profesorem gimnazjum. To gimnazjum nosiło imię Karola Szajnochy, do którego chodził Stanisław Lem. Umarł w roku 1894, tak bardzo ważnym dla Lwowa, bo wówczas była tutaj Krajowa Wystawa, która zaczęła wielkie targi lwowskie. Ona przeżyła swego męża, umarła w 1917 roku, a więc rok przed odzyskaniem niepodległości. Skromny pomniczek, kilka linijek tekstów, a ile mówi o tym cmentarzu, o mieszkających tu ludziach, o tej ziemi, na której wspólnie żyło tyle nacji. Na Łyczakowie spoczywa 5 pokoleń polskich żołnierzy, uczestników wszystkich wielkich narodowych zrywów. Oto w tym miejscu spoczywają żołnierze Kościuszki. Stoję przy pomniku Antoniego Piureckiego, który dożył sędziwego wieku 106 lat. Obok jego towarzysz broni, Franciszek Zaremba, żył 112 lat. Napisali pamiętniki. Z tych pamiętników korzystał później Jan Styka i Wojciech Kosak, kiedy malowali panoramę racławicką tutaj we Lwowie. W sąsiedztwie żołnierzy Kościuszki spoczywa żołnierz Napoleona. Józef Sas-Czułowski, uczestnik słynnej szarży somosierskiej, miał niezwykłe szczęście, kiedy razem z innymi szwoleżerami Kościuszkiego cwałował przez wąwóz somosierów. Kiedy inni jego towarzysze broni walili się z koni, on miał szczęście, że kula go nie drasnęła. Jeden z pocisków strącił mu tylko czapkę żołnierską, czako, które zgubił tam w wąwozie. Na starość, kiedy zmarł we Lwowie, towarzysze pamiętali i na jego grobie wyrzeźbiono mu z piaskowca właśnie to czako napoleońskie. I tu ustułowano na tym nagrobku, przypominającym jego niezwykłe szczęście i to wielkie wydarzenie w historii Polski, szarże somosierskie. Jednym z najbardziej znanych uczestników Powstania Listopadowego był Julian Ordon,
znany głównie dzięki pięknemu wierszowi Mickiewicza Ruta Ordona. Pod wpływem tego wiersza wszyscy sądzili, że Ordon na Rducie zginął. Prawda była inna. Żył jeszcze kilkadziesiąt lat i zmarł we Florencji. Po jego śmierci społeczeństwo Lwowa postanowiło sprowadzić jego zwłoki do Lwowa i pochować tu, na centralnym rondzie. Na jego grobie wzniesiono tą piękną piramidę z medalionem Ordona, z rannym lwem, a szczyt tej piramidy wieńczy orzeł, który wbił szpony w królewską koronę. Jeden z wybitnych uczestników powstania listopadowego, generał Józef Śmiechowski. Ostatnio ten zniszczony grobowiec odremontował jego prawnuk mieszkający w Warszawie. Orzeł nie miał głowy. I ta symbolika powstańcza, czapka powstańcza, miecz i orzeł strzegący spokoju zmarłego. W 50. rocznicę powstania listopadowego władze miasta Lwowa wydzieliły na Łyczakowie specjalną kwaterę, na której miano chować uczestników powstania, tych, którzy przeżyli je 50 lat. Stąd tą kwaterę nazwano kwaterą Żelaznej Kompanii. W centralnym miejscu kwatery umieszczono sarkofag Dłuta Henryka Perriera, na którym wyrzeźbiono orła z rozpostartymi skrzydłami jako symbolu wyzwolenia, walki wyzwoleńczej. Tutaj spoczywają wybitni uczestnicy tego powstania, tacy jak Kacper Ciąglewicz, który zasłynął tym, że uwięziony w słynnej austriackiej twierdzy w Kufsteinie, której podobno nie można było uciec, jak z Alcatraz, jemu to się udało. Tutaj spoczywają tak znani powstańcy jak pułkownik Kunaszewski, jak kapitan Czedrzyk i wielu innych wybitnie zasłużonych dla polskich ruchów niepodległościowych. Na sarkofagu umieszczono łaciński napis, który w wolnym przekładzie brzmi: z prochów naszych powstaną mściciele. Na Łyczakowie spoczywają też uczestnicy kolejnego zrywu niepodległościowego, Wiosny Ludów 1848 roku. Tacy jak Florian Ziemiałkowski, Godzimir Małachowski, a szczególnie najbardziej znany Franciszek Smolka, który za udział w tym buncie otrzymał wyrok śmierci. Ułaskawiony przez Franciszka Józefa, zrobił później zadziwiającą karierę polityczną w Austrii. Został bowiem przewodniczącym parlamentu austriackiego. Był nim aż 15 lat. Smolka uczestniczył w wielkim przedsięwzięciu we Lwowie, w usypywaniu kopca Unii Lubelskiej. Ziemię na ten kopiec wożono taczkami. W tej pracy fizycznej uczestniczył też Smolka. Pewnego dnia zapytał go policjant, widząc, że starszy człowiek bardzo ciężko męczy się przy taczce: czy pan tu pracuje? Tak. W wolnych chwilach, kiedy jest przerwa w obradach parlamentu austriackiego, któremu przewodniczy. Wzgórze powstańców styczniowych, powstańców w roku 1863, zwana też Górką Powstańczą,
Na tym kurhanie spoczywa 420 uczestników powstania styczniowego. Jest to największa zwarta kwatera uczestników tego zrywu wrogościowego. W żadnym polskim mieście nie ma tak licznej kwatery powstańców styczniowych. Wejście na tą kwaterę otwiera pomnik chorążego ziemi witebskiej, Wizunasa Szydłowskiego, w takim ujęciu grodgerowskim, jak gdyby z obrazów Grodgera wzięty. Sam Grodger korzystał tutaj z obrazów, które przedstawiały Wizunasa Szydłowskiego. Na tej kwaterze pochowani są wybitni Polacy, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Między innymi Benedykt Dybowski, badacz flory Bajkału, wybitny polski uczony, później profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wywieziony po powstaniu na Sybir, przez lata prowadził tam badania flory i fauny okolic Bajkału. W 1885 roku przyjechał do Lwowa i tu pracował do przejścia na emeryturę. Kierował katedrą zoologii i anatomii porównawczej. Stworzył we Lwowie oryginalną szkołę zoologiczną. Wyszło z niej wielu uczonych, którzy z czasem stali się kierownikami innych ośrodków naukowych w Polsce. Specjalną zasługą Dybowskiego jest wspaniała rozbudowa Uniwersyteckiego Muzeum Zoologicznego we Lwowie, który wzbogacił własnymi zbiorami z czasów, gdy był na Sybirze. Rozrost muzeum spowodował, że ono było jednym z najbardziej znanych w Europie. Zmarł tu we Lwowie, osiągając prawie 100 lat życia. Zmarł w 1930 roku. Słynny pomnik trzech braci frankowskich Stanisława, który był komisarzem rządu narodowego, który przeżył powstanie, jego brata Jana, który jak głosi epitafium, krzewiąc między unitami wiarę na Podlasiu, wywieziony na Sybir, zginął tam bez wieści. I Leon Frankowski, komisarz rządu narodowego, ranny w bitwie pod Słupczą, wzięty do niewoli przez Moskali, został powieszony w Lublinie w wieku 22 lat. Nie wiadomo, gdzie są ich prochy. Na tej tablicy są wymienione nazwiska innych powstańców, którzy zostali straceni w Dybiczach, ostrzelani w Wilnie w 1863 roku, powieszeni w Wilnie, powieszeni w Mińsku Litewskim, ostrzelani w Mohilewie. Tablica jest symboliczna, jak gdyby mówiąca o grobach tych, których nie da się zidentyfikować. Nie da się ustalić, gdzie spoczywają ich prochy. Ta górka, ten pomnik miała być symbolem ich bohaterstwa, ich ofiary.
Na tym cmentarzu drzemie nie tylko wielka historia. Te pagórki kryją również wiele ludzkich, małych i wielkich tragedii, dramatów, niewyjaśnionych tajemnic. Pomnik, za którym kryje się wielki dramat tego cmentarza, Stanisława Świętoniowskiego, syna wielkiego lwowskiego fotografa, Feliksa Świątoniowskiego. Świątoniowski był wdowcem, miał jedynego syna, którego bardzo kochał i stworzył mu warunki cieplarniane. Ten chłopiec nie uczęszczał do szkół, guwernerzy przychodzili do jego domu, uczyli go gry na instrumencie, języków obcych i wszelkich nauk. Któregoś dnia, gdy była zimna jesień, przeziębił się i umarł na zapalenie płuc. Ojciec uznał, że skończył się na jego świat. Wynajął małe mieszkanko na ulicy Piekarskiej, tu w pobliżu cmentarza i postawił ten pomnik swemu synowi. I tutaj przychodził i opłakiwał swą stratę. Przez 5 lat, dzień w dzień, siedział przy tym pomniku, stroił go w girlandy kwiatów, palił świeczki, modlił się. Nie golił się. Zarósł, z czasem wyglądał jak lirnik. Cały Lwów przeżywał tragedię ojca. Przeżył swego syna 5 lat. W tym grobowcu spoczywa Aleksandra Sobotów-Tycowa. W roku 1848 przez polskich więźniów stanu czarną łapką zwana. Kiedy odpisywałem ten napis, zrobiłem błąd. Zamiast łapką napisałem lampką. W ogóle dziwił mnie ten pseudonim. I wówczas od prawnuka przyszedł list. Szanowny panie, jaka lampka? Moja prababka miała pseudonim Czarna Łapka. Wiąże się z tym, że po wiośnie ludów wielu spiskowców uwięzionych w lwowskich więzieniach było informowanych przez właśnie babkę, która wdzierała się na dach kamienicy naprzeciwko więzienia i na tle białego muru zakładała czarną rękawiczkę i dawała znaki spiskowcom, które informowały, jak się zachowywać w śledztwie. I stąd jej dziwny pseudonim Czarna Łapka. I na tym pomniku jest to zapisane. Grobowiec Władysława Truszkowskiego, którego zwłoki spoczywają w Jerozolimie w katakumbach. Był to rycerz grobu Chrystusa, kapitan artylerii wojsk austriackich na froncie tureckim i poległ śmiercią bohaterską w bitwie pod Gazą w 1917 roku. I tam jest pochowany, ma wiele odznaczeń. Ponieważ był ze Lwowa, społeczeństwo miasta postawiło mu ten piękny pomnik. A na jego zwieńczeniu postawiło figurę, rzeźbę Jana Nalborczyka. To jest bardzo interesująca rzeźba, płaczki, tak skomponowana, że w czasie deszczu krople deszczu spływają na opaskę, która spina włosy płaczki. Woda spływa opaską w dół w kierunku oczu i wówczas robi to wrażenie, jakby kobieta płakała. Pomnik prezydenta miasta Lwowa Michała Michalskiego, z którym wiąże się pyszna anegdota. Prezydent Michalski
był z zawodu kowalem. W czasie jego prezydentury na wałach hetmańskich w centrum Lwowa odsłaniano słynny pomnik króla Jana III Sobieskiego na koniu, którego twórcą był wybitny polski rzeźbiarz Tadeusz Barocz. Było wielkie wydarzenie, ogromna uroczystość, tłumy widzów. Wszyscy komplementowali mistrza Baroncza za świetne wykonanie konia. Ale w pewnym momencie podszedł do mistrza prezydent Michalski i powiedział: no mistrzu, pomnik jest rzeczywiście bardzo interesujący, ale jeżeli chodzi o podkowy u konia, to są fatalne, tak się nie kuje koni. Jako kowal mówię to panu, to jest niezbyt udany pomnik. W czasie moich wędrówek po cmentarzu łyczakowskim, idąc tu bardzo często na cmentarz Orląt, natrafiałem na ten nagrobek, który mnie intrygował swoją zawartością treściową. Jest tu bowiem relief narciarza, który szusuje w dół. Przez lata nie mogłem odkryć tej zagadki. Co tu jest? Dlaczego ten relief? Co się kryje za tym nagrobkiem? Przed 5 laty, przypadkowo, na tym cmentarzu spotkałem wycieczkę londyńskich lwowiaków, wśród których był lekarz Andersa, twórca kliniki polskiej w Londynie, dr Emil Niedźwirski, który prosił mnie, abym odszukał miejsce spoczynku jego matki. Zapytałem doktora Niedźwirskiego, czy coś mówi mu nazwisko Ralski. Wówczas słyszałem, proszę pana, nie mógł pan lepiej trafić. Ja byłem wówczas młodym lekarzem i ratowałem Ludwika Ralskiego, który był znanym narciarzem czarnych lwów. Był to świetny sportsmen. I podczas pobytu w Sławsku uruchomił niechcący lawinę, która go zasypała. Ta tragedia Ralskiego poruszyła cały kraj. Prasa lwowska na pierwszych stronach tłustym drukiem podawała tą sensację, również cała prasa polska. To był bardzo głośny wypadek. Niestety nie udało mi się, powiedział dr Wierczyński, uratować wówczas Ludwika Ralskiego. I teraz spoczywa tu, pod tym skromnym, zapomnianym grobowcem, z tym reliefem, tak wyjątkowym, tak rzadkim na cmentarzach. Znam wiele nekropolii europejskich. Nigdzie nie spotkałem na cmentarzu reliefu z narciarzem szusującym na tle świerkowego lasu. Ten pomnik wiąże się z tragedią, która wstrząsnęła Lwowem u zarania dziejów polskiego przemysłu naftowego. W 1852 roku w słynnej, jednej z największych w Galicji, lwowskiej aptece Piotra Mikolasza, Ignacy Łukasiewicz wspólnie z Janem Zechem przeprowadził udaną destylację ropy naftowej, z której otrzymał preparat łatwopalny o nazwie kamfina. Rok później, korzystając z pomocy lwowskiego blacharza Bratkowskiego, wygrał pierwszą w świecie lampę naftową, czyniąc tym samym przewrót w ówczesnej technice oświetlania mieszkań. W lutym 1858 roku w lwowskim mieszkaniu rodziny bliskiego współpracownika Łukasiewicza Jana Zecha na wskutek niewygaszenia w noc lampy naftowej wybuchł pożar, który strawił mieszkanie i spopielił dwie młode kobiety, 17-letnią Herminę Obłoczyńską i jej 22-letnią siostrę Dorotę z Obłoczyńskich Zechową. Prochy sióstr Obłoczyńskich spoczęły w jednym grobie, nad którym stanął pomnik Dłuta Ojtel. Rzeźba Ojtela została umieszczona na wysokim cokole z piaskowca, na którym oprócz nazwisk spalonych sióstr tryto wiersz. Chwila jedna, jedno mgnienie i tylko garść prochu nikłego i tylko straszne wspomnienie i nic więcej i tyle wszystkiego. Thank you.
jeden z najbardziej wzruszających łyczakowskich pomników, przedstawiający aptekarza lwowskiego Józefa Iwanowicza. Iwanowicz miał dwa wierne psy, Nerona i Plutona. Gdy zmarł i został tu pochowany, psy przyszły i położyły się na świeżej mogile i nie przyjmowały pokarmu. I po kilku dniach tutaj zdechły. Żona, przejęta tą sceną, zleciła rzeźbiarzowi Paulowi Oitel, aby wyrzeźbił popiersie swego męża i dwa psy w pozycji warły. I wówczas powstała wielka wrzawa w prasie lwowskiej. Powiedziano, jak na cmentarzu pomnik psów? To nie uchodzi, to niedostojne. I pod tą presją opinii publicznej rodzina i rzeźbiarz ugiął się i postanowił do tego pomnika dodać kompozycję już wiążącą się bardzo w klimacie tego cmentarza. Wyrzeźbił bowiem Matkę Boską i dwa aniołki. Ten pomnik jest najczęściej odwiedzany. Tu zawsze zaczynają się wycieczki. Symbol wierności. Zwróćmy uwagę, że rzeźbiarz wyrzeźbił nawet łzy psom, które płaczą, nie mogąc się pogodzić, że ich pan odszedł na zawsze do wieczności. Cmentarz ten kryje wiele tajemnic. Oto jedna z nich. Tajemnicza Dziunia, która żyła tylko 9 lat. Wiemy, że pomnik ten wyrzeźbił wybitny rzeźbiarz Leonard Marconi, wielkie nazwisko w polskiej rzeźbie. Ale dla kogo? Kim była ta Dziunia? Z jakiej rodziny się wywodziła? To są ciągłe pytania, które na tej nekropolii trzeba sobie stawiać, pisząc historię tego pięknego cmentarza. Co dzień dziesiątki takich wycieczek blądzi po alejkach łyczakowskiego cmentarza. Nasz film jest też jedną z takich wycieczek, która poucza o historii tego niezwykłego miasta, jakim jest Lwów.